szło. Brawo. Tak, to znowu ja. Działań kulinarnych. Ciąg dalszy. Coś sobie takiego ubzdurałem, chociaż czy sobie do końca tak ubzdurałem, może gdzieś w internetach widziałem, sam nie wiem. Będzie to burrito, tortilla, coś takie pomiędzy. Już zacząłem działać nieco w temacie, tutaj jeszcze grzeje się leniwie zupka, którą już żeście widzieli albo dopiero zobaczycie, bo nie wiem, czy już jak to będzie tam wrzucone. O, tutaj leniwie się właśnie grzeje zupka. Tutaj już mamy pod kolejne danie przygotowany boczek i następnie cebulka, główka czosnku i oliwki. Także bez zbędnego przedłużania należy brać się za krojenie. Chwila strachu i gotowe. Cztery cebule, główka czosnku i garść oliwek. Także zaraz bierzemy się za smażenie. Patelnię rozgrzewamy nieco i doldamy troszkę oliwy. I na to wszystko cebulka raz. Za chwilę powybieram, tylko nie mam ręki drugiej. Czosnek też powybieram, bo drugiej ręki brak. I oliwka. I podsmażamy. W trakcie smażenia dodajemy taki oto sosik. I tak jak już mamy to podsmażone, to do tego za chwilkę zapodajemy mięso mielone. Może to być wysmażone lepiej, jeżeli mięso będzie całkiem rozmrożone, aczkolwiek mnie się z rozmrożeniem nie udało. Także od razu go tutaj pakujemy. Pomoże jakaś ręka niewidzialna? Przyszła niewidzialna ręka i wrzuciła. No ale dobra, powiedzmy, że będzie ok. Także teraz sobie można ogienka troszkę zmniejszyć i przykryć. Ale to jest na razie tylko jeden, bo będą trzy. No i tak wejrzy, że mięso puściło. No, bo musiało jeszcze rozmrażanie na patelni zaliczyć, bo wcześniej nie wyciągnąłem sobie w czas. Więc teraz trzeba je troszkę rozdziabać, żeby się nie porobiły klumpy. No, aczkolwiek tutaj jeszcze żyje wszystko. No i teraz już bez przykrycia należy to pięknie wysmażyć. I tym oto sposobem po chwilach kilku mamy mięso wysmażone dość mocno. Ale o to chodziło, bo ono później będzie razem z sosem do rozsmarowania, więc nie mogą być żadne grudy. I teraz na to wjeżdża takie oto coś. Arabiata, aczkolwiek ja bym powiedział, że to jest sos pomidorowy z papryką. Ale jak się już tak ładnie nazywa, to niech się nazywa. Raz. Słoik zaraz trzeba omerdać, na pewno, odrobiną wody i dwa. I niech sobie pracuje to dalej.
i dodajemy fasolę. Fasolę raz. To jest jakiś miks generalnie fasoli. No, ale logika, nie? Mówił, że ma być dobrze rozgotowane, dobrze wysmażone mięso, żeby było w miarę gładkie, że będzie do posmarowania. Tu fasolę dodaję. Będzie działać. Na pewno. Ale to jeszcze jedną wrzucę. Druga porcyjka fasoli obcydzona. Do gara. Kurczę, ja to może bym się w jakiejś knajpie zrealizował. Zawodowo. Troszkę można zmniejszyć ogieniek i zostanie później tylko przyprawienie tego wszystkiego. Bo to nie wiem, co tutaj z tymi smakami się wydarzyło, bo jeszcze nie robiłem moczydziubka. Chyba, że tu zaraz moczydziubek dyżurny przyjdzie i sprawdzi. Wleciał pieprz i wleciało troszkę soli i to jest tyle, ale co mnie cieszy, dobrze słychać oliwki, chociaż było ich niedużo, to czuć ich smak, także to wypada na tor boczny. Pakujemy zupę i następnie ruszamy z akcją naleśniki. I tak oto awansowałem na mistrza patelni, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Wchodzą naleśniki do dania, którego jeszcze sam nie wiem, jak je do końca określić. Ale na pewno będzie smaczne. Patelnia jest dość spora, bo jest chyba, nie wiem, 20-28 cm. Także te naleśniki wychodzą dość duże. To jest kołsenka. Zaraz będziemy wurderować, czy aby ciasto nie jest za gęste, czy tutaj reklamacji zaraz nie będę składał do działu produkcji. Dział produkcji przewraca oczami. Tak właśnie robi. Nie, myślę, że będzie pięknie. No zobaczymy, chociaż ten pierwszy naleśnik to on zawsze na rozkusz idzie, nie? Zobaczymy, tutaj ognia jest poddane dość sporo. Czy smażymy?
wczorajszym naleśniki wystygły, odpoczęły. Naczynie żaroodporne wyłożone papierem, z tym, że nie wiem, czy jest to niezbędne i konieczne, ale nie chciałbym, żeby mi się to na przykład wszystko tam zgrzało w jedną całość. Ogóreczek, rolada ustrzycka się to zowie, tutaj wczoraj przygotowane mięso mielone z pastą arabiata i fasolą, czosnkiem, oliwkami i cebulą. I boczek, i zaraz będziemy to próbowali jakoś sprytnie popakować. Jeszcze zapomniałem o składniku X. Los jalapenos. Także tak to sobie ubzdurałem i na to teraz właśnie ogóreczek, serek, boczek i jalapeno. I zawiniemy i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I taka metodyka działania. Tu z tyłu ser i pod serem papryczka. Zawijanie trwa. No, tak wejrzy. Ale będzie pyszna. No, lepiej, żeby. I tak właśnie kończymy już ten nierówny pojedynek. Piekarnik zagrzany, stopni 200, a na jaki czas to nie wiem. Powiem, jak się dowiem. I tak właśnie całość operacji dobiega końca. No, wyciągamy za chwilę. No i co? I tak jest. Źle? Tak, tak, zaraz jemy. Na pewno będzie niedobre. A tam z tyłu gadają łachudry jedne. No i się tam napierdzielają. Tak, tak.